Dzisiaj sprawdzę, ile razy można podpisać się jednym długopisem, zanim się wypiszę. Ale po co? Ano tak, przecież jadę w czwartek podpisać umowę z Frizem, żeby dodał mnie do ekipy, więc muszę poćwiczyć podpisywanie. Już nie mogę się doczekać, aż poznam Murcik. I pomyślałem wtedy, że zamiast podpisywać się, wolę się popisywać, więc zrobiłem fikołka. Gdy wypełniłem cały pierwszy zeszyt do nauki pisania, a ręka mi już wybuchała, chciałem się poddać. Ten długopis to naprawdę długopis. Ale okładka drugiego zeszytu dodała mi motywacji i po praktycznie całym dniu pisania ten długopis wypisał się po 9602 podpisie. Dam ten zeszyt jednej osobie, która skomentuje ten film. Oczywiście z autografem.